Użyliśmy właśnie maluszki spać, Gracie z tatusiem też idą spać, ale mam czterech ochotników, którzy chcą pojechać ze mną. Siadamy do taksówki, pan nas zabierze w daleką drogę do parku. Teraz do Parku Narodowego jest naprawdę imponujący. Jedziemy w górę, w dół, są piękne widoczki, ale też bardzo, bardzo trudny podjazd. Na pewno tuk-tukiem nie dałoby się tutaj podjechać. W górę było 40, w dół było 19. Więc naprawdę trzeba mieć moc silnika. Nasze auto ledwo daje radę. Co chwilę wydobywa się z niego czarna smuga dymu. Ale patrzcie za mną, ściana skalna. Przepiękna. Teraz jedziemy trochę w dół, znowu zakręt. Naprawdę jest to bardzo trudna trasa, nawet jeżeli ktoś miałby jechać skuterkiem, tak jak ja, to nie jest takie łatwe pokonać taką trasę. Elliot powiedział, że to jest jak wycieczka normalnie wagonikiem kolejki górskiej i naprawdę tak się czujemy. W górę, w dół, na pace do samochodu nie jest łatwo. Motor się im poddał i nie dają rady wjechać. Jest u Joki wielki ten! Widzieliście to? Masakra! Ale zobaczył Elliot jaszczura. Widzieliście to? Udało się nagrać. Dobrze, że akurat miałam kamerę włączoną. Jaszczur przechadzał się przez ulicę. O! I znowu jedziemy w górę. Miałam mówić właśnie, że bardzo bujna, duża zieleń. Zastanawia mnie to na tej wyspie, że przecież jest tak gorąco, żar się leje z nieba, ale zieleń, trawa cały czas jest, wszystko jest bardzo bujne. Jesteśmy coraz wyżej, tak jakbyśmy się wspięli na bardzo, bardzo wysoką górę i normalnie, zobaczcie, no piękne morze. Tutaj macie ceny, 400 chyba. Batów kosztuje, a nie, 200 batów dorosły, dziecko 100 batów, za kart 30 i tak dalej. Za wejście do Parku Narodowego zapłaciłam 600 batów, czyli 60 zł. Dorosły 200, dzieci po 100. Tak to wyglądają bilety do wejścia do parku. See, that's where we are. Jesteśmy tutaj, gdzie jest gwiazdka. Tutaj jest mapa Narodowego Parku Mukolanta. Mamy tutaj różne drogi, które można wybrać i można sobie fajnie pochodzić. Au! Można, tutaj widzicie, mamy plażę, na której się nie pływa. Mamy plażę, na której można popływać, 15 minut spacerkiem. Można zobaczyć małpki. Są różne poziomy trudności chodzenia. Trudne, mniej trudne dla ludzi, którzy mają dobrą kondycję fizyczną i dla ludzi, którzy mają mniej. Więc dla każdego coś miłego. Tutaj można zobaczyć kraby, takie małpki, zwykłe małpki. Mamy różne zwierzątka, które występują w oceanie, czy tam w morzu, które tutaj jest dookoła. Ja osobiście, jak nurkowaliśmy, widziałam właśnie to zwierzątko, czyli sea urchin. Kraby widzieliśmy oczywiście, jak nurkowaliśmy, ale nie widzieliśmy. O, i widziałam te, o, rock barnacle. Dał takiego kija na odstraszanie małpek. Bo małpki mogą podchodzić, gdy widzą, że ktoś ma jakieś jedzenie. My dzisiaj nie mamy żadnego jedzenia, mamy tylko wodę. Elliot, zademonstruj, jak to się robi, żeby małpkę odstraszyć. Dokładnie. Idziemy. Plaża tak zwana rocky, czyli kamienista. Kamienista plaża.
Naprawdę jest to cudownie. Te palmy są olbrzymie. Piękne, zadbane. Prowadzi droga do latarni morskiej, ale zobaczcie, to jest bardzo droga pod górkę. Nie wiem, czy damy radę. Szukamy małpek. Która? Patrzcie. Wow, ale ta palma jest wysoka. Zobaczcie, tu ma tyle kokosów. I jak się idzie do góry, do góry, do góry, do góry. Popatrzcie, jakie to jest wysokie drzewo. Bardzo. Chyba najwyższa palma tutaj. Na palmie, zobaczcie, co tam się na górze znajduje. To są jakieś takie jakby szyszki, może nasiona. Tutaj wszędzie w tym parku leżą takie małe jakby coś dziwnego. Wydaje nam się, że to są kokosy, ponieważ stoimy pod palmami. Zobaczcie, jakie rozpiętości palm. Widzisz kokosy? O, patrzcie, tutaj są kokosy. Trzeba powiedzieć, żeby ktoś mamie zorganizował szejka. Ale ja znalazł mamie kokosa. Jest tam woda? Idziemy, bo pan mówi, że tutaj jest druga huśtawka. Patrzcie, jak pięknie. Jest normalnie. Słuchajcie, tutaj, żeby wejść na jedną z dróżek, które prowadzą do Parku Narodowego, to trzeba mieć naprawdę dużo siły, żeby się wspiąć. Nie wiem, może się tego podejmiemy. Dzieci pognały do góry, a ja powolutku, powolutku po tych schodkach będę się wspinać. Najgorsze takie właśnie wielgachy jak ten. No nie wiem, jak to się na to wspiąć. Na pewno nie jest to łatwe podejście i trzeba też rozglądać się, czy nie ma tutaj jakichś niebezpiecznych zwierząt. Tutaj jesteśmy już w prawdziwej dżungli. Tylko z myłką jest to, że są schody. Ale tak naprawdę dookoła mogą kryć się różne jadowite zwierzęta. Mama już cała sapie. Nie jest łatwo. O matko. Schody są coraz wyższe. Dosłownie na wysokość mojego kolana. Wow, jak ktoś ma lęki wysokości, to tutaj może być troszeczkę zawrót głowy. Patrzcie, jaki rozmiar tej mrówy uciekła mi. Tak to wygląda. Idziemy właśnie przez ten narodowy park. Są tutaj tabliczki, które pokazują, jakie to jest na przykład drzewo, albo ile jeszcze kilometrów zostało. W dół przepaść do morza, w górę skały. Drzewa są tutaj oznaczone. Tutaj Garcinia homboroniana, Garcinia Kambodża, to jest takie drzewo na odchudzanie. To pewnie jest z tej rodziny. Więc można się dużo dowiedzieć o drzewach, które tu rosną. Również o zwierzątkach, które się tu znajdują. Mamy małpkę. To chyba są latające lisy. A to ptaszki.
widoczki są naprawdę bardzo piękne. Ale schody są naprawdę bardzo trudne, bardzo wysokie. Teraz idziemy w górę, chociaż ja wolę iść w górę niż w dół. Takie widoczki z naszych schodów. Można powiedzieć, że znajdujemy się w tajskiej dżungli. Jesteśmy tu całkiem sami. Jak do tej pory nie widzieliśmy żadnego robaczka, pająka czy węża. Chociaż ja bardzo szukam, bo chciałabym wam pokazać. Ale niestety nic takiego nie udało nam się zobaczyć. Jeśli ktoś kiedykolwiek miał jakieś obawy przed przyjazdem do Tajlandii ze względu na robactwo, to mogę wam powiedzieć, że naprawdę ja nic tutaj nie widzę, nic, ani robaczka. Jedyne co jest, to jest takie duża wilgotność, cała jestem spocona, mokra wręcz. Jakoś łatwiej mi było schodzić po tych olbrzymiastych schodach, zobaczcie. Normalnie nawet nie mogę dosięgnąć. Oh. Nie jest to łatwe. Łapię się za każde drzewo. Udało nam się dojść do połowy tego pasu, jakby wspinaczki, żeby dostać się do pięknego widoczku. Niestety droga dalsza była bardzo, bardzo trudna. Nie na moje kolana i nie na dzieci buty. Dlatego zrezygnowaliśmy i wracamy już. Bardzo mi się podoba to, że tutaj za granicą również jest szanowane takie jakby międzynarodowe prawo, które ja pamiętam jeszcze z wycieczek górskich z rodzicami, które bardzo lubiłam po prostu chodzić po górach, że jak spotyka się kogoś na szlaku, na drodze, to się mówi dzień dobry, cześć, w ogóle pozdrawia. Dlatego fajnie jest to kogoś spotkać, zagadać. Ten schodek jest bardzo wysoki. Trzeba go wziąć od tyłu. Na nim. I see monkey, guys. I see monkey, guys. There. Jest małpka, siedzi tam. Oh. Where is he? Oh, I see him. Widzicie małpkę? Idzie do nas, zobaczcie. O-o. Elliot, we need a stick! Czerzy ząbki i nas przegania. Widzicie tą małpkę? Widzicie ją? Jest jedna tutaj, a idzie jeszcze jedna. Tam jedna siedzi na drzewie. I jeszcze jedna jest obok. Się zrobić pół kilometra w jedną stronę i pół w drugą. Zobaczyliśmy małpki, zobaczyliśmy fajne widoczki. Jesteśmy zadowoleni. Naprawdę fajne miejsce. Można tutaj przyjść, odpocząć. Zupełnie praktycznie puste. Długość tego toru to jest 2,1 km. Ciekawe, co za zwierzątko mieszka w tej oto norce. W tym parku można sobie wykupić miejsce i rozbić namiot, tak jak tutaj za mną jest namiot rozbity na plaży w środku tego parku. Dzieci nabrały rumieńców, pokaż się, Tosia. Różowe policzki. Aleksander, różowe policzki. Charlotte. Bardzo ładnie zadbany ten park. Miło po prostu wejść
w naturę z dziećmi. Idziemy na jakiegoś odżywczego drinka. Ogólnie naprawdę jest bardzo, bardzo pięknie tutaj. Wiecie, wy tego nie zobaczycie tak jak my widzimy, ale myśmy byli tutaj na tym szczycie, gdzie to... O, tutaj doszliśmy. Ale cały ten szlak wiedzie aż dotąd. Tosia zauważyła, że dzisiaj wieje fioletowa flaga. Co to znaczy, Tosiu? To są meduzy i niebezpieczne ryby, kochani. Więc jak jest fioletowa flaga, nie należy wchodzić do wody, prawda? A jak ktoś nie chce się wspinać na szczyty gór, to jest taka urokliwa ławeczka, na której można sobie usiąść, zrobić ładne zdjęcie. No i oczywiście można się wspiąć do latarni morskiej. U nas na drodze spotyka się jelenie, a tutaj małpki.